W dzisiejszym filmiku pokażę jedną z metod na wykończenie w szpic, w której powstanie plisa ze ściągacza 1x1. Metoda, której się nauczysz, polega na podwójnym gubieniu i wielokrotnym przenoszeniu oczek w każdym rzędzie. Mam na imię Janna i zapraszam na filmik. Zastosowane w każdym rzędzie podwójne gubienie oczek polega na przeniesieniu po jednym oczku z lewej i z prawej strony igły centralnej na tą igłę. Jednocześnie w co drugim rzędzie. Oznaczonym czarną kropką na schemacie obydwa boczne oczka przed ich przeniesieniem zamienia się na oczka prawe. Na zdjęciu widoczny jest schemat rzędów, w których występuje podwójne gubienie i zamiana oczek lewych na prawe. Kolejną rzeczą, o której chciałam powiedzieć na początku, jest sposób nawlekania oczek brzegowych dekoldu na igły maszyny. Oczka te można nawlec w różny sposób. Ja w filmiku zastosowałam dwa różne sposoby, widoczne po prawej i lewej stronie dekoldu. W obydwu sposobach, trzymając robótkę jej lewą stroną do siebie, lewą połowę nawlekłam, używając tylko zewnętrzną połowę oczka i ta część jest prawą stroną na zdjęciu. Po prawej stronie dekoldu na igły nawlekłam całe oczka brzegowe. W trakcie planowania wykończenia dekoldu można wykonać obydwa sposoby, zanim podejmie się decyzję, który ładniej wygląda dla danego projektu. Przejdźmy teraz do nawlekania oczek na igły maszynę. Jeśli ilość oczek na dekolt jest nieparzysta, to wystarczy zacząć od nawlekania oczka środkowego na igłę centralną. Jeśli ilość oczek jest parzysta, tak jak na pokazywanym przykładzie, to można, nawlekając za boki dwóch środkowych oczek, utworzyć oczko centralne. Trzymając robótkę lewą stroną do siebie, przy użyciu transfera z jednym oczkiem, nawlecz prawą część oczka z lewej strony, a następnie nawlecz lewą stronę oczka po prawej stronie na tą samą centralną igłę. Na igle tej są teraz dwa oczka. Następnie, używając transfera z jednym oczkiem, nawlecz za zewnętrzną część oczka brzegowego wszystkie oczka po lewej stronie igły centralnej na igły maszyny. Oczka te będą wyglądały tak jak prawa strona na zdjęciu, zaznaczona żółtą strzałką. Oczka po prawej stronie od igły centralnej można nawlec w ten sam sposób lub dla porównania można nawlec też całe oczka brzegowe. Gdy wszystkie oczka są nawleczone na igły maszynę, nawlecz włóczkę na podajnik włóczki i przerób jeden rząd w lewo. Następnie wykonaj podwójne gubienie oczek. Przenieś najpierw oczko z lewej strony oczka centralnego na igłę centralną i oczko z prawej strony przenieś w lewo na tą samą igłę. Następnie wszystkie trzy oczka przenieś z tej igły na pustą igłę po prawej stronie. Dwie igły po lewej powinny być teraz puste. Używając transfera z dowolną liczbą oczek, przenieś wszystkie oczka z lewej strony o dwa miejsca w prawo, tak aby wszystkie igły były wypełnione, a dwie ostatnie lewe igły zostały puste. Igły te przesuń do tyłu do pozycji spoczynku lub pozycji A. Po każdym przerobionym rzędzie będzie o dwa oczka mniej. Przerób jeden rząd. W metodzie tej, za każdym razem, gdy wózek jest po prawej stronie, Zanim się przeniesie sąsiednie oczka na igłę środkową, należy je zamienić na oczka prawe. Wbichaczek transfera w pierwsze lewe oczko z pierwszego rzędu i zamień wszystkie kolejne oczka do góry na oczka prawe, następnie powtórz te czynności po prawej stronie. Obydwa prawe oczka przenieś na igłę środkową, na której są teraz trzy oczka, a igły sąsiednie są puste. Następnie wszystkie trzy oczka przenieś na pustą igłę po prawej stronie. Teraz po lewej stronie są dwie puste igły. Wszystkie oczka po lewej stronie centralnej igły przenieś o dwa miejsca w prawo, a po zakończeniu przesuń dwie ostatnie puste igły do tyłu, do pozycji A. Przerób jeden rząd. Gdy wózek jest po lewej stronie, przenieś dwa sąsiednie oczka na igłę centralną bez zamiany ich na oczka prawe. Następnie przenieś wszystkie trzy oczka na sąsiednią prawą igłę. Dwie igły po lewej stronie są puste. Przenieś wszystkie oczka po lewej stronie o dwa miejsca w kierunku igły centralnej, a dwie puste igły na końcu wysuń do tyłu do pozycji A. Przerób jeden rząd. Wózek jest po prawej stronie. Zanim przeniesie się sąsiednie oczka na igłę centralną, należy je w tym rzędzie zamienić najpierw na oczka prawe. Wbijaczek transfera w pierwsze lewe oczko w pierwszym rzędzie i zamień wszystkie kolejne oczka do góry na oczka prawe. A następnie powtórz te czynności po prawej stronie. Im więcej rzędów jest przerobionych, tym więcej rzędów dla danego oczka będzie do sprucia i zamienienia ich na oczka prawe. Po zamianie oczek, przenieś te oczka na igłę centralną, a następnie wszystkie trzy przenieś na prawą, pustą igłę. Dwie igły po lewej stronie są puste. Przenieś oczka ze wszystkich igieł po lewej stronie o dwa miejsca w prawo, a dwie ostatnie puste igły wysuń do tyłu. Przerób jeden rząd. Wózek jest po lewej stronie, tak więc przekłada się tylko dwa środkowe oczka na igłę centralną, bez zamiany ich na oczka prawe. Oto jak wygląda środek plisy dekoldu po przerobieniu 9 rzędów. Po przerobieniu wymaganej ilości rzędów, aby otrzymać właściwą szerokość plisy, resztę oczek po obu stronach należy zamienić na ściągacz jeden na jeden. Jeśli ostatni przerabiany rząd jest rzędem, w którym nie zmienia się oczek lewych na prawe, to pierwszym oczkiem do zmiany będzie oczko, które jest obok igły z trzema oczkami, a nie oczko drugie, tak jak ja zrobiłam na filmiku. To był błąd, przez który powstały dwa takie same oczka obok siebie. Gdy ostatni rząd jest rzędem, w którym zamienia się oczka środkowe na prawe, to należałoby zacząć tworzenie ściągacza jeden na jeden od drugiego oczka od igły centralnej. Po wybraniu właściwego oczka wbij haczyk transfera w odpowiadające mu oczko w ostatnim rzędzie i sprój wszystkie rzędy, zaczynając od oczka brzegowego do oczka w którym jest haczyk. Następnie nawlekaj na haczyk kolejne nitki drabinki tworząc oczka prawe. Zmień w ten sam sposób każde co drugie oczko po prawej i lewej stronie dekoldu, tworząc ściągacz jeden na 1 Gdy ściągacz po obu stronach jest zakończony, zamknij oczka i plisa dekoldu jest gotowa. Mam nadzieję, że podobał Ci się filmik i przedstawiony sposób na wykończenie dekoldów szpic się przyda. Dziękuję za poświęcony czas i zainteresowanie. Proszę poleć mój kanał innym, jeśli go lubisz, a jednocześnie zachęcam do subskrypcji na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku.